Lesen wir jetzt einen Abschnitt aus Kapitel 47. Przeczytajmy teraz z tej samej księgi proroka Ezechiela z 47 rozdziału. Vers 1 bis 12. Od 1 do 12 wiersza. Księga Ezechiela, 47 rozdział, od 1 do 12 wiersza. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokół drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nim pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony i rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Wir haben jetzt einen Abschnitt gelesen aus dem letzten Teil des Buches. Przeczytaliśmy teraz urywek z ostatniej części tej księgi. Es ist etwas ein besonderes Thema im Propheten Ezechiel, die Herrlichkeit Gottes. Jest to jeden ze szczególnych tematów, jaki został poruszony w tej księdze Ezechiela, a mianowicie chwała Boża. Im zweiten Buch Mose, als das Volk Israel die Stiftshütte gebaut hatte, w drugiej księdze Mojżeszowej mamy opisane, gdy lud izraelski zbudował ten przybytek na pustyni. Erfüllte die Herrlichkeit Gottes das Haus. Czytamy o tym, że chwała Boża wypełniła ten dom. Die Shechina, die Wolke der Herrlichkeit. Czyli po hebrajsku Shechina, ten obłok chwały. Als das Volk Israel jetzt in einer schlechten Situation gewesen ist, i gdy teraz lud izraelski znalazł się w takiej złej sytuacji, und das Volk in die Gefangenschaft geführt wurde, i został uprowadzony do niewoli, lesen wir im Propheten Ezechiel, wie die Herrlichkeit Gottes langsam den Tempel, die Stadt und so weiter verlassen hat.
to czytamy w tej księdze proroka Ezechiela, że chwała Boża pomału opuszczała świątynię, później miasto, a później cały ten kraj. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die Stellen zu lesen, aber es ist einmal sehr empfehlenswert, das zu Hause zu tun. My nie mamy czasu, aby wszystkie te miejsca teraz przeczytać, ale bardzo wam to polecam, abyście to po kolei w swoim domu przeczytali. Es geht sehr zu unseren Herzen. Są to miejsca, które bardzo będą przemawiały nam do głębin naszego serca. Aber Gott endet mit dem Propheten Ezekiel nicht so traurig. Ale Bóg nie kończy tej księgi proroka Ezechiela w tak smutny sposób. Von Kapitel 40 bis Kapitel 48. Od 40 do 48 rozdziału tej księgi sehen wir, wie Ezekiel in Babel, widzimy, jak Ezechiel znajdujący się w Babilonii, in einer Erscheinung zurückversetzt wird nach Jerusalem, w swoim widzeniu jest przeniesiony do Jerozolimy und sieht, wie in Zukunft der Tempel wieder aufgebaut ist und die Herrlichkeit wieder zurückkommt. I widział to w widzeniu, jak w przyszłości ta świątynia będzie na nowo odbudowana, a chwała Boża wróci z powrotem do świątyni. Das war bestimmt in der Gefangenschaft von Ezekiel eine wunderbare Ermunterung. Z całą pewnością dla Ezechiela, który znajdował się w tej niewoli babilońskiej, było to bardzo wielkim pocieszeniem. Wir sehen auch heute das christliche Zeugnis im Verfall. My też widzimy chrześcijańskie świadectwo ogólnie na całym świecie w wielkim upadku. Aber schauen wir vielleicht auch einmal, ihr habt das in Katowice in der Konferenz gemacht, die Versammlung in Herrlichkeit. Ale spójrzmy, tak jak żeście to w konferencji w Katowicach mogli też oglądać, na to zgromadzenie, które kiedyś będzie znajdowało się w chwale. Das ist eine große Ermunterung auch für uns. Wtedy to staje się również i dla nas wielką pociechą. Dieses Kapitel beginnt damit in Kapitel 47 er führte mich. I ten 47 rozdział rozpoczyna się od tych słów: potem zaprowadził mnie. Wir müssen uns fragen, wer ist er? Musimy się teraz zapytać, kto to jest ten on? Es ist für viele vielleicht klar. Może dla nas wielu jest to jasne. Bei Maria Magdalene war es auch klar. W przypadku Marii Magdaleny to też dla niej było jasne. Sie fragt in der Meinung, es ist der Gärtner. Ona, mniemając, że stoi obok niej ogrodnik, zapytała się: wo habt ihr ihn hingelegt? Gdzie żeście go położyli? Aber sie sagt überhaupt nicht, wer es ist. Ale w ogóle nie wymieniła z imienia tego, o kim ona mówiła. Ist auch klar, von wem wir sprechen? Czy to również jest jasne dla naszego otoczenia, o kim my mówimy? Es ist, die Schrift erklärt sich hier selbst. Wir gehen einmal kurz zu Kapitel 40. Ale Pismo wyjaśnia też i samo siebie. Wróćmy z powrotem do 40 rozdziału. Und dort sehen wir in Vers 3. I tam możemy przeczytać w wierszu trzecim: przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. Es ist die Person des Herrn Jesus selbst. Tutaj jest opisana osoba osobiście Pana Jezusa. Aber eben noch nicht offenbart im Neuen Testament. Ale nie tak objawiony, jak my to czytamy i oglądamy w Nowym Testamencie. Und so ist es ein bildhaftes Aussprechen von der Person des Herrn Jesus. Tutaj oglądamy zobrazowanie tej osoby Pana Jezusa. Und in diesen Kapiteln 40 bis 48 lesen wir sehr, sehr oft: er führte mich. I w tym 47 i 48 rozdziale bardzo często czytamy te słowa: a on zaprowadził mnie. Eine große Frage für unser Herz, ob er uns auch führen kann. I teraz postawię bardzo ważne pytanie dla serc nas wszystkich: czy on również nas może prowadzić?
Es ist der Wunsch des Herrn Jesus. Gdyż to jest pragnieniem Pana Jezusa. Und wir sehen in diesem Kapitel, dass wenn wir uns führen lassen, dass Segen daraus hervorgeht. I my możemy z tych rozdziałów też i to zobaczyć, że gdy my pozwolimy, aby On nas prowadził, to z tego będzie wynikało błogosławieństwo. In Psalm 32 heißt es, w Psalmie 32 jest napisane, dass er uns nicht mit Zaum und Zügel führen möchte, że On nie chciałby nas prowadzić za pomocą uzdy i wędzidła, sondern mit unseren Augen, mit seinen Augen möchte er uns leiten. Ale On chciałby nas prowadzić swoimi oczami. Aber dann müssen wir Blickkontakt haben. Ale aby się to działo, to musimy pozostawać w ciągłym kontakcie wzrokowym z Nim. Wenn ich zu Hause mit meiner Familie bin, gdy ja jestem w domu razem z moją rodziną, dann ist es manchmal auch so, dass meine Frau und ich wir uns nur angucken müssen. To bardzo często jest też tak, że tylko wystarczy, że ja z moją żoną skontaktujemy się wzrokowo. Und dann wissen wir genau Bescheid. I wtedy wiemy dokładnie, o co chodzi, co zrobić. Aber wenn wir keinen Blickkontakt haben, ale gdybyśmy nie znajdowali się w odległości zapewniającej ten kontakt wzrokowy, dann geht das nicht. To byłoby to niemożliwe. Und so ist es wichtig, wenn wir uns führen lassen wollen von dem Herrn Jesus. I dlatego jest to ważne, abyśmy dali się prowadzić przez Pana Jezusa, dass wir direkten Kontakt brauchen. Ale że my i w trakcie tego prowadzenia potrzebujemy bezpośredniego kontaktu z Nim. Er führt den Hezekiel zum Haus. Das ist der Tempel. I On wprowadził Ezechiela do tego domu, czyli do świątyni, albo tak jak tutaj mamy to słowo użyte, do przybytku. Es ist der Tempel, der in der Zukunft wieder in Jerusalem stehen wird. Mowa tutaj jest o tej świątyni, która kiedyś w przyszłości będzie odbudowana w Jerozolimie. Wenn wir dieses Kapitel prophetisch lesen, gdybyśmy te rozdziały teraz czytali z punktu widzenia proroczego, dann zeigt es uns den Segen des tausendjährigen Reiches, to te rozdziały pokażą nam błogosławieństwo tysiącletniego królestwa. Es ist für den Menschen heute unvorstellbar, które dla dzisiejszego człowieka jest niewyobrażalne. Da wo der Tempel stehen soll, steht heute eine Moschee. Bo w tym miejscu, gdzie ma kiedyś w przyszłości stanąć świątynia dla Boga, teraz stoi tam meczet. Die Menschen haben Angst vor der Umweltverschmutzung. Ludzie obawiają się zanieczyszczenia środowiska. Aber wir haben gelesen, dass es am Ende in den tausend Jahren immer wieder neue Früchte gibt. Ale my mogliśmy o tym przeczytać, że w tym tysiącletnim królestwie ciągle na nowo będą coraz to inne owoce dostępne. Es ist der Triumph Gottes auch über diese Schöpfung. Tam będzie widoczny triumf Boży nad całym stworzeniem. Aber auch jetzt wollen wir mehr geistliche Anwendung machen für unser Leben. Ale też i tego popołudnia w drugiej godzinie chcielibyśmy te duchowe zastosowanie tych przeczytanych wierszy odnieść do nas samych. Es fließt aus diesem Haus ein Wasser. Czytaliśmy o tym, że z tego domu wypływała woda. Und wenn wir genau lesen, dann fließt das Wasser von unten herab. Gdy dokładnie przeczytamy, to stwierdzimy, że ta woda wypływała od dołu w dół. Und jeder, der die Bibel lesen würde ohne Glauben, i każdy, który by tą Biblię czytał bez wiary, würde sagen, das ist ein Fehler in der Bibel. To by z pewnością powiedział, tutaj jest błąd w Biblii. Ein Wasser kann nur herabfließen, wenn es von oben kommt. Że woda, powie, woda może spływać w dół, jeżeli będzie wypływała z góry. Was bedeutet das? Ale co to oznacza dla nas? Ich glaube, wir finden hier einen Hinweis auf das Werk des Herrn Jesus von Golgatha.
Ja myślę, że my tutaj znajdujemy w tym opisie wskazówkę na dzieło dokonane przez Pana Jezusa na Golgocie. An dem tiefsten Punkt der Menschheitsgeschichte, w tym najgłębszym, najniższym punkcie całej historii ludzkości na tym świecie. Als sie den Herrn der Herrlichkeit, w tym momencie, gdy ten Pan chwały, an das Kreuz gebracht haben, został zaprowadzony na krzyż, kommt für den Menschen der größte Segen hervor. To powstało dla całej ludzkości największe błogosławieństwo. Das ist ein Wunder Gottes. Jest to cudem Bożym. Wenn der Jesus nicht gebetet hätte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gdyby Pan Jezus nie modlił się: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Dann wären wir alle heute tot. To my wszyscy dzisiaj bylibyśmy dalej w śmierci. Aber an dem Punkt von Golgatha, ale tam, w tym momencie, na Golgocie, in dem tiefsten Punkt, tym najgłębszym punkcie, fließt Segen herab. Wypłynęło w dół błogosławieństwo. Wir lesen einen Vers dazu aus Epheser 4. Przeczytajmy jeszcze jeden wiersz do tego z listu do Efezjan. Vers 9, Epheser 4, Vers 9 und 10. Czwarty rozdział listu do Efezjan, wiersz 9 i 10. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do najniższych stron ziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Wir haben jetzt im Himmel einen Menschen. My teraz posiadamy w niebie tego jednego człowieka. Und weil der Jesus Mensch geworden ist und in den Tod gegangen ist, a ponieważ Pan Jezus stał się człowiekiem i on wszedł w śmierć, sind die Voraussetzungen geschafft, dass Menschen einmal in den Himmel kommen können. Zostały stworzone warunki, aby kiedyś w przyszłości ludzie mogli wejść do nieba. Wie wunderbar, dass wir dieses Werk von Golgatha kennen dürfen. Jakie to jest cudowne, że my możemy znać to dzieło z Golgoty. Und dann finden wir am Ende von Vers 1, dass dieses Wasser am Altar vorbeifließt. I pod koniec pierwszego wiersza możemy to zauważyć, że woda przepływała obok ołtarza. Der Altar ist hier der Brandopferaltar. Tym ołtarzem w tym wierszu wzmiankowanym to jest ołtarz całopalny. Und wir dürfen niemals vergessen, das Werk des Herrn Jesus war in erster Linie ein Werk für Gott. I my nigdy nie zapominajmy o tym, że dzieło dokonane przez Pana Jezusa było dziełem, które było przede wszystkim dla Boga. Dann sehen wir in Vers 2, a następnie oglądamy to w wierszu drugim, dass er geführt wird zu dem Tor, das nach Osten gerichtet ist. Że ten prorok jest prowadzony do bramy, która była skierowana ku wschodowi. Sie müssen durch das Nordtor durchgehen, weil das Osttor zu ist, geschlossen ist. Oni musieli wyjść ze świątyni przez bramę północną, dlatego że brama wschodnia była zamknięta. Wir lesen das in Kapitel 44. Gdyż możemy o tym przeczytać w 44 rozdziale, in Vers 1 und 2, w pierwszym i w drugim wierszu. 44 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta, i rzekł do mnie: ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg Izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta.
Aber wir müssen jetzt einmal uns beschäftigen mit der Bedeutung von Osten. Ale my najpierw zajmijmy się znaczeniem tego kierunku ziemi wschód. Es ist eine wunderbare Gnade, dass dieser Fluss oder dieses Wasser nach Osten fließt. Jest to cudowna łaska, że ta rzeka wypływa w kierunku wschodnim. Wenn wir 1. Mose aufschlagen, gdy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, dann werden Adam und Eva aus dem Garten vertrieben und sie gehen nach Osten. To przeczytamy, że Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu i oni wyszli na wschód. Kapitel 3, trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, vers 24. 24 wiersz. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Der Weg war zu. A więc droga była zamknięta. Wir lesen in Kapitel 4 von 1. Mose, am Ende von Vers 16, auch Kain ging weg von Gott nach Osten. I w czwartym rozdziale, w szesnastym wierszu tej pierwszej księgi Mojżeszowej też możemy przeczytać, że Kain odszedł sprzed oblicza Pana i zamieszkał na wschód od Edenu. Wir lesen von Lot in Kapitel 13, dass auch nach Osten zog. My czytamy również też w trzynastym rozdziale o Locie, że on poszedł na wschód. Kapitel 13, Vers 11, wir wollen es jetzt nicht lesen. 13 rozdział, 11 wiersz o tym mówi, ale nie będziemy teraz to czytać. Dann schlagen wir einen Vers aus Jesaja 2 auf, um zu zeigen, was es bedeutet. Ale otwórzmy teraz jeden wiersz z księgi Izajasza, z drugiego rozdziału, aby zobaczyć, co to oznacza na wschód. Jesaja 2, Vers 6. Drugi rozdział księgi Izajasza, szósty wiersz. Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy. Es ist der nahe Osten, wie wir heute sagen. Tu mowa jest o tym Bliskim Wschodzie, tak jak my to dzisiaj określamy. Wir müssen uns Israel vorstellen. Wyobraźmy sobie to na mapie kraj Izraela. Und der Osten ist das, was heute alles gegen Israel ist. A na wschód znajdują się wszystkie te kraje, które są teraz tak bardzo przeciwne Izraelowi. Aber das ist nur die geografische Bedeutung. Ale to jest tylko takie geograficzne znaczenie tego. Und jetzt frage ich euch Kinder, ob ihr in der Schule gut aufgepasst habt. I teraz do was, dzieci, zwracam się z pytaniem i sprawdzam, czy dobrze żeście w szkole uważali na lekcjach. Wo geht die Sonne auf? Gdzie wschodzi słońce? Im Osten. Na wschodzie. Das ist die wunderbare Gnade von Gott. To jest właśnie ta cudowna łaska Boża. Die Sonne geht da auf, wo der Mensch von Gott weggegangen ist. Słońce wschodzi właśnie tam, dokąd poszedł człowiek, oddalając się od Boga. Und wenn wir die Stiftshütte anschauen in 2. Buch Mose, a gdy przyjrzymy się tej świątyni zbudowanej na pustyni w drugiej księdze Mojżeszowej, dann gibt es nur einen Eingang. To stwierdzimy, że do tej świątyni na pustyni było tylko jedno wejście. Und wo ist er? I w jakim kierunku było ono zwrócone? Im Osten. Na wschód. Ohne das Werk von dem Herrn Jesus. Bez dzieła dokonanego przez Pana Jezusa hätten wir keinen Eingang. Nie mielibyśmy wejścia. Aber Gott hat den Eingang nicht, ich sage einmal im Bilde, auf dem Mond gemacht. Ale ja teraz powiem obrazowo, Bóg to wejście nie zrobił na Księżycu, sondern Gott hat den Eingang gemacht da, wo wir am einfachsten wieder zurückkehren können. Ale Bóg to wejście uczynił tam, gdzie my mamy najłatwiej, najbliżej, żeby wejść.
Und wir sehen das auch im Bilde, wenn wir einmal Maleachi aufschlagen. I też obrazowo to możemy zobaczyć, gdy otworzymy księgę proroka Malachiasza. Wie Gott einmal in der Zukunft. Gdy czytamy o tym, jak Bóg kiedyś w przyszłości postąpi. Kapitel 3, Vers 20 sagt. W trzecim rozdziale o tym czytamy, księga Malachiasza, 20 wiersz. Erste Teil von dem Vers. Pierwsza połowa tego wiersza, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Die Sonne wird aufgehen für Israel. To słońce wzejdzie dla Izraela. Aber auch ist die Sonne für uns aufgegangen. Ale również i to słońce dla nas wzeszło. Jetzt kommt ein Fluss vor uns. I teraz my w naszym rozdziale 47 spotykamy się z rzeką. Und dieser Fluss ist nicht groß. I na początku stwierdzamy, że ta rzeka nie była wielka. Am Anfang steht hier am Ende von Vers 2, die Wasser rieselten von der rechten Seite des Tores her. Czytamy pod koniec tego drugiego wiersza, że te wody wytryskały z południowej strony. Das zeigt, dass es nur ein wenig Wasser ist. Te słowa opisują tylko niewielką ilość wody. Und trotzdem sehen wir am Ende, dass es ein großer Fluss ist. A pomimo tego na koniec czytaliśmy o tym, że powstała wielka rzeka. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie es beschrieben wird. I teraz dokładnie przyjrzyjmy się, w jaki sposób to jest opisane. Zuerst kommt ein Mann, der eine Messschnur in der Hand hat. Najpierw przychodzi pewien mąż, który miał sznur mierniczy w ręku. Der Herr Jesus ist derjenige, der genau alle Zeiten und auch alles in der Hand hat. A Pan Jezus jest tym, który wszystkie czasy i wszystkie rzeczy trzyma w swoim ręku. Und er misst jetzt immer 1000 Ellen. I on teraz za każdym razem mierzy 1000 łokci. Und wenn wir uns vorstellen, dass am Anfang nur ein wenig Riesel ist, i gdy sobie to wyobrazimy, że na samym początku to jest tylko niewielka ilość wytryskującej wody, dann ist es wieder für den Menschen nicht zu verstehen. To dla naszego ludzkiego rozumu jest to niezrozumiałe, dass der Fluss immer tiefer wird. Że ta rzeka staje się coraz to głębsza. Normalerweise wäre das Wasser schnell zu Ende. Bo z natury wiedząc, to taka niewielka ilość wody na pewno wkrótce by zniknęła, wsiąkając w ziemię. Aber das ist eben nicht menschliche Logik, sondern göttlicher Segen. Ale to nie jest poddane pod ludzką logikę, tylko to jest obraz Bożego błogosławieństwa. Wir sehen vier Stufen. I tutaj oglądamy cztery stopnie. Und wir können diese vier Stufen verschieden auslegen. I my możemy te cztery stopnie w różnorodny sposób wykładać. Als erstes prophetisch bedeutet es, dass der Segen im tausendjährigen Reich niemals aufhört, sondern immer mehr wird. Po pierwsze, w proroczy sposób pokazuje, że błogosławieństwo w tysiącletnim królestwie nigdy się nie skończy, tylko ciągle będzie na nowo coraz większe. Wir sehen aber auch, wenn wir das Ellenmaß vor Augen haben. Również jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że tu jest miara, jeden łokieć, dass in der Bibel auch ein Längenmaß manchmal als Zeitmaß gezeigt wird. Że w Biblii bardzo często też i ta miara długości używana jest również za miarę czasu. Wir finden das zum Beispiel in Psalm 39, Vers 5 und 6. Na przykład to mamy zapisane w Psalmie 39, w 5 i 6 wierszu. Psalm 39, 5 i 6 wiersz. Daj mi, Panie, poznać kres mój, jaka jest miara dni moich,
abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Oder Matthäus 6, Vers 27. Albo Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 27 wiersz. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 27 wiersz. A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Und in der Anmerkung steht bei uns vielleicht Lebenslänge. W odnośniku do tego słowa łokieć u nas w tłumaczeniu niemieckim Biblii jest napisane okres życia. Wir wollen diese 4000 Ellen mit den 4000 Jahren vergleichen. I w sumie jest to 4000 łokci, 4 razy po 1000, i chcielibyśmy to porównać z okresem 4000 lat. Bis der Herr Jesus auf diese Erde gekommen ist. Które upłynęły do momentu, gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. Gott hat sich dem Menschen vor der Flut gezeigt. Bóg ludziom już przed potopem się ukazywał. Es war Wasser, Segen bis an die Knöchel. I tutaj oglądamy wodę, która jest błogosławieństwem i ona sięga aż do kostek. Gott hat sich gezeigt in Abraham und den Patriarchen. Bóg również też i objawiał się Abrahamowi i patriarchom. Es war im Bild Wasser bis an die Knie. I obrazowo mówiąc, była to woda, która sięgała do kolan. Gott hat sich mit dem irdischen Volk Israel verbunden. Również i Bóg złączył się ze swoim ziemskim narodem izraelskim. Es war Wasser bis an die Hüfte. I obrazowo mówiąc, była to woda, która sięgała aż do bioder. Aber dann hat sich Gott sich gezeigt in dem Herrn Jesus. Ale później Bóg pokazał siebie samego w osobie Pana Jezusa. Und es war Wasser zum Schwimmen. I była to już tak głęboka woda, że trzeba było pływać. Wir haben alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. A my wszyscy odebraliśmy i to łaska za łaską. Aber ich glaube, wir können es auch eine praktische Anwendung daraus machen. Ale myślę również i z tego opisu możemy wyciągnąć i praktyczne pouczenia. Der Jesus möchte uns segnen. Pan Jezus chciałby nas błogosławić. Und zwar in den verschiedenen Bereichen, in denen wir uns befinden. A mianowicie w różnorodnych zakresach życia, w których się znajdujemy. Die Knöchel oder die Füße sprechen von unserem Wandel. Kostki albo stopy obrazowo wskazują na nasze pielgrzymowanie. Gerade der Epheserbrief, der uns den höchsten Segen zeigt. Akurat właśnie list do Efezjan pokazujący nam najwyższe błogosławieństwo spricht an vielen Stellen von unserem Wandel. On na wielu miejscach właśnie mówi o naszym pielgrzymowaniu. Segen von Gott soll man sehen in unserem Wandel. Błogosławieństwo płynące od Boga ma być widoczne w naszym pielgrzymowaniu. Das Wasser bis an die Knie. Woda sięgająca aż do naszych kolan zeigt uns, dass wir jetzt in Verbindung sind mit Gott. Wskazuje na to, że my teraz znajdujemy się w tym związku z Bogiem. Wir können zu Gott beten, unsere Knie beugen. My możemy do Boga się modlić, uginając nasze kolana. Was für ein Segen, dass wir mit Gott sprechen können. Jakież to jest wielkie błogosławieństwo, że my możemy rozmawiać z Bogiem. Vielleicht ist es für uns selbstverständlich geworden. Może dla nas stało się już to rzeczą samą przez się zrozumiałą, naturalną. Aber viele Menschen würden sich überhaupt nicht trauen, mit Gott direkt zu sprechen. Ale wiedzmy, że na ziemi jest wielu ludzi, którzy może by w ogóle nie odważali się bezpośrednio z Bogiem rozmawiać. Meistens in den Kirchen schieben sich Menschen zwischen Gott und uns.
Bardzo często w kościołach ludzie wsuwają się pomiędzy nas a Boga. Aber wir haben direkten Zugang zu Gott. Ale my przeciwnie mamy bezpośredni dostęp do Boga. Was für ein Segen. Jakież to jest błogosławieństwo. Aber nicht nur etwas zu sagen, was uns im Herzen liegt. Ale to nie jest tylko w tym celu, abyśmy mogli powiedzieć Bogu, co nam leży na sercu, sondern auch Anbetung zu bringen. Ale również po to, aby przynieść Bogu uwielbienie. Es ist unglaublich für den Menschen, dass Gott von uns etwas annehmen möchte. Dla nas ludzi jest to trudne do uwierzenia, że Bóg chce od nas ludzi coś odebrać. Aber er wartet auf die Antwort deines Herzens. Tak, właśnie, Bóg czeka na odpowiedź twojego serca. Wenn wir das Werk des Herrn Jesus kennengelernt haben. Jeśli oczywiście żeśmy już poznali to dzieło Pana Jezusa. Dann finden wir drittens Wasser bis an die Hüften. Po trzecie, my tutaj mamy opisaną wodę tak głęboką, że sięgającą do naszych bioder. Wir können die Hüften oder auch Lenden. Możemy też i biodra albo lędźwie mit dem Dienst für den Herrn Jesus vergleichen. Porównać z tą służbą, jaką my wykonujemy dla Pana Jezusa. Es heißt oft in der Bibel, wenn wir dienen, dann müssen wir die Lenden umgürtet haben. Często w Biblii znajdujemy wskazówkę, że jeżeli my mamy służyć, to nasze biodra muszą być przepasane. Was für ein Segen, dass wir dem Herrn Jesus dienen können. Jakież to jest wielkie błogosławieństwo, że my możemy Panu Jezusowi służyć. Aber wir dienen nicht, einen Dienst zu haben. Ale my nie służymy tylko po to, aby w ogóle mieć taką służbę. Sondern wir dienen, weil wir dem Herrn Jesus dienen wollen. Ale my służymy dlatego, że my chcemy służyć Panu Jezusowi. Auch da ein einfaches Beispiel. I w tym względzie też i prosty przykład podaję. Wenn ich meiner Frau eine Hilfe sein möchte, jeśli ja chcę być pomocą dla mojej małżonki, dann mache ich es, weil es meine Frau ist. To ja czynię to z tego powodu, że ona jest moją małżonką. Nicht weil ich gerne die Spülmaschine ausräume. A nie z tego powodu, że chętnie ja wyjmuję naczynia ze zmywarki. Aber weil es meine Frau ist, ale z tego powodu, że ona właśnie jest moją małżonką, macht so eine Tätigkeit auf einmal Freude. To nagle tego rodzaju czynność sprawia mi radość. Vielleicht hast du auch eine Aufgabe und denkst, warum mache ich das so lange Jahre? Może i ty też masz takie zadanie i myślisz sobie, dlaczego ja to tyle lat już wykonuję? Wir haben uns gestern über die Aufgabe unterhalten, hier im Lokal für die Lüftung zu sorgen. Wczoraj żeśmy rozmawiali na temat tego zadania, jak w lokalu doprowadzić do dobrego wywietrzenia. Man kann es nur falsch machen. Można zawsze to zrobić źle. Wenn ich jetzt hier frage, sagen 20, es ist zu warm. Jeżeli bym zapytał teraz was i bym zaproponował 20 stopni temperatura, to by wielu powiedziało źle. Wenn ich jetzt das Fenster aufmache, jeżeli bym otworzył teraz okno, dann sagen 20, oh, es zieht. To wtedy by wielu powiedziało 20 stopni, o, to teraz mi ciągnie. Wenn du diese Aufgabe nur für dich selbst machst, jeżeli ty to zadanie będziesz wykonywał dla siebie samego, dann machst du die Aufgabe nicht lange. To te zadanie nie będziesz wykonywał długo. Es hat keinen Sinn. Bo to nie będzie miało dla ciebie sensu. Sollen die Geschwister selber machen. Niech sobie wierzący sami to robią. Aber wenn du die Aufgabe für den Herrn machst, ale jeżeli to zadanie będziesz wykonywał długie lata dla Pana, dann hast du ein ganz anderes Motiv für das Herz. To wtedy będziesz miał całkowicie inną motywację w twoim sercu. Und so ist jede Aufgabe. I w ten sposób, oglądając każde zadanie do wykonania, eine besondere Aufgabe, staje się dla ciebie szczególnym zadaniem do wykonania, weil der Auftrag von dem Herrn Jesus kommt. Tylko dlatego, że to zlecenie otrzymujesz od Pana Jezusa. Aber dann kommt der vierte Punkt. Ale teraz i trzeba wspomnieć czwarty punkt. Und das ist
schwimmen. Mianowicie pływać. Wir können eintauchen in die Gnade von Golgatha. My możemy zanurzyć się w głębie tej łaski z Golgoty. Wir lesen eine Stelle aus dem Römerbrief. Jedno miejsce teraz przeczytajmy z listu do Rzymian. Kapitel 5, Vers 2. Piąty rozdział, drugi wiersz. List do Rzymian, piąty rozdział, drugi wiersz. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Wir haben Zugang zu dieser Gnade. My mamy dostęp teraz do tej łaski. Ich möchte das einmal mit einem Bild versuchen zu erklären. Spróbuję to teraz wyjaśnić za pomocą pewnego obrazu. Bestimmt seid ihr auch schon mal zu einer Bank gegangen und habt Geld abgeholt. Z pewnością większość z was też już była kiedyś w banku, aby pobrać pieniądze. Und man braucht eine Karte. I z reguły używa się do tego karty bankomatowej. Und wenn man keine Karte hat, kommt man nicht hinein. I jeżeli nie posiada ktoś karty, to nie poradzi sobie w pobraniu tych pieniędzy z bankomatu. Aber man braucht sogar auch noch eine PIN-Nummer. Ale do tej karty też potrzebujemy numer PIN. Wenn ich nicht die richtige PIN-Nummer habe, nach dreimal ist die Karte weg. Jeżeli ja nie zastosuję właściwego numeru PIN trzykrotnie, to karta jest łyknięta przez bankomat. Jetzt stellt euch einmal vor. I teraz wyobraźcie sobie. Ihr lernt den Chef von der Bank kennen. Na przykład poznaliście osobiście szefa tego banku. Und er gibt euch eine Karte. I on dał wam taką kartę. Und er sagt, jetzt hast du Zugang. I mówi do ciebie, teraz masz dostęp do pieniędzy. Und du bist gespannt bei dem nächsten Mal, wenn du zur Bank gehst. I ty teraz jesteś pełen oczekiwania i napięcia, gdy następnym razem idziesz do banku. Und du kommst, przychodzisz, die Tür geht auf. Drzwi się otwierają. Aber du musst überhaupt nicht zu dem Bankautomat, es geht noch eine Tür auf. Ale ty nie podchodzisz do bankomatu, tylko następne drzwi się otwierają. Du gehst weiter. Idziesz dalej. Auf einmal geht die Tür auf, Goldsaal. I następne drzwi jeszcze się otwierają i widzisz salę wypełnioną złotem. Alles voll Gold. Cała sala, skarbiec ze złotem. Du gehst weiter. Idziesz dalej. Es ist der Tresor. I znajdujesz się już w głębi tego sejfu, tak. Du hast jetzt eine Karte für alle Räume in der Bank. Okazuje się, że masz w ręce taką kartę, która ci daje dostęp do wszystkich pomieszczeń w tym banku. Das ist das Bild für Römer 5. To jest właśnie obraz pokazujący treść tego piątego rozdziału listu do Rzymian. Wir haben Zugang zu der Gnade. My mamy dostęp do łaski. Wir haben die Karte für den Tresor Gottes. I my mamy właśnie taką kartę, która nam umożliwia wstęp do sejfu Bożego. Wir schwimmen im Geld. I teraz my zaczynamy pływać w tym złocie. Aber nicht im Geld für diese Erde. Ale nie są to pieniądze, które są przeznaczone dla życia na tej ziemi. Sondern in der Wert des Himmels. Ale jest to czysta wartość niebiańska. Und der Jesus möchte helfen, dass wir mehr schwimmen. A Pan Jezus chciałby nam tak bardzo pomóc, abyśmy my więcej właśnie w Jego łasce pływali. Weil es ist so viel da. Dlatego, że tej łaski jest taki ogrom, całe morze. Dass wir niemals an das Ziel kommen. Że my nigdy nie dotrzemy do końca, do celu. Besser gesagt, niemals an das Ende. Nigdy nie dotrzemy do końca. Wir wollen weitergehen. I tak, przesuńmy się jeszcze dalej w rozważaniu. In Vers 6 stellt auf einmal der Herr Jesus eine Frage. Nagle czytamy w wierszu 6, że Pan Jezus stawia pytanie.
Hast du es gesehen? Czy widziałeś to? Und auf einmal wird Hesekiel zurückgeführt. I nagle Ezechiel jest poprowadzony wstecz. Und als er zurückgeht, sieht er auf einmal an dem Ufer von dem Fluss Bäume. I gdy on idzie teraz z powrotem, to zauważył na brzegu tej rzeki, że rosną drzewa. Dieses Zurückführen ist auch in unserem Leben sehr wichtig. To poprowadzenie z powrotem jest również bardzo ważne w naszym życiu. Wir dürfen immer wieder einmal zurückschauen auf die Wege, die Gott mit uns gemacht hat. Bo my zawsze możemy przystanąć i z powrotem spojrzeć na te drogi, którymi nas poprowadził Bóg. Und wenn wir zurückschauen, i gdy my spoglądamy wstecz, dann sehen wir manchmal Dinge, die wir vorher überhaupt nicht gesehen haben. To zaczynamy oglądać nagle rzeczy, które wcześniej w ogóle nie zauważaliśmy. Und wir können erkennen, dass es Wege von Gott waren, dass er es so geführt hat. I wtedy dopiero rozpoznajemy, że to są drogi od Boga, którymi on nas celowo poprowadził. Samuel richtet einen Stein auf und sagt: Eben Eser, bis hierher hat der Herr geholfen. Prorok Samuel postawił kiedyś w Izraelu taki kamień i nazwał go Ebenezer, a to oznacza aż dotąd dopomagał czy doprowadził nas Bóg. Und so werden wir besonders, denke ich, zurückschauen, wenn wir einmal im Himmel angekommen sind. Ja myślę, że w szczególny sposób będziemy spoglądali wstecz, gdy kiedyś znajdziemy się w niebie. Und werden dann sehen, was wir hier auf der Erde nicht gesehen haben. I wtedy dopiero zobaczymy rzeczy, które będąc tu na tej ziemi teraz my nie widzimy. Ich freue mich auf die Zeit. Ja cieszę się bardzo z tego czasu. Wenn der Jesus im Bild gesprochen zu mir, zu dir sagt: Hast du es gesehen? Gdy obrazowo mówiąc Pan Jezus do mnie i do ciebie powie: A widziałeś to wtedy? Ich möchte ein einfaches Beispiel versuchen zu sagen. Spróbuję podać też i przykład, bardzo prosty przykład na to, zilustrowanie tego. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich zwei Geschwister habe, die nicht hören können, die gehörlos sind. Wielu z was na pewno wie o tym, że nas jest czwórka dzieci, a dwoje jest takich, którzy nie słyszą i nie mówią. Ich möchte nicht erzählen, was das bedeutet für uns als Familie. Nie chcę o tym wspominać, co to dla nas jako rodziny oznaczało. Aber ich freue mich auf den Augenblick, wo Gott mir zeigen wird, warum es so gewesen ist. Ale ja teraz cieszę się już na tą chwilę, w której Bóg nam pokaże, dlaczego tak w naszej rodzinie się stało. Als ich ein Kind war, habe ich oft dagegen rebelliert. Gdy byłem jeszcze dzieckiem, to bardzo często byłem zbuntowany przeciwko temu. Ich habe gesagt, alle Familien haben gesunde Kinder. I mówiłem często: Wokoło nas wszystkie rodziny mają zdrowe dzieci. Ich habe zwei schwerbehinderte Geschwister. A ja mam tak ciężko dwóch poszkodowanych z rodzeństwa. Was hat das für einen Sinn? Co to w ogóle ma za sens? Aber es kommt die Zeit, wo Gott sagt: Hast du es gesehen? Ale nastanie kiedyś taki czas, w którym Bóg nam powie: Czy żeś to widział? Und wenn du einmal später deinen Weg sehen wirst, den Gott dich geführt hat, ale gdy ty też twoją osobistą drogę kiedyś zobaczysz, którą Bóg ciebie poprowadził, vielleicht zeigt er dir dann auch Bäume an den Ufern. To wtedy może Bóg pokaże ci tego rodzaju drzewa na brzegu. Bäume sind Frucht. Bo drzewa to oznacza owoc. Es ist das Ergebnis aus der Schöpfung Gottes. Bo ten owoc to jest właśnie skutek czy wynik tego błogosławieństwa wypływającego ze stworzenia Bożego. Vielleicht verteilst du schon lange Jahre Traktate. Na przykład może ty już wiele lat rozdajesz systematycznie traktaty. Und du hast noch nie ein Ergebnis gehört. I nigdy nie usłyszałeś, żeby był z tego jakiś wynik, skutek. Aber vielleicht ist dann einmal im Himmel der Zeitpunkt.
Ale może kiedyś w niebie nastanie właśnie ten odpowiedni moment, wo der Jesus dir sagt, hast du es gesehen? W którym Pan Jezus ci powie, czy ty to widziałeś? Er führt dich zurück. On ciebie poprowadzi teraz wstecz. Vielleicht März 2013. I może pokaże ci marzec 2013 roku. Und zeigt dir, da hast du in den Briefkasten einen Zettel geworfen. I powie ci, do tej skrzynki z listami wrzuciłeś akurat tą jedną karteczkę traktatu. Und deine ganze Familie ist zum Glauben gekommen. A z tego domu cała rodzina uwierzyła. Freuen wir uns darauf, dass Gott uns einmal zeigt, warum er uns diesen Weg geführt hat. Czy z tego cieszymy się już teraz, że Bóg nam kiedyś pokaże, że On nas akurat taką drogą poprowadził? Es ist ein Weg, der geführt ist aus einem Herzen voller Liebe. Jest to droga, która jest prowadzona, że ty byłeś prowadzony na tej drodze przez serce, które jest pełne miłości. Wir singen in einem Lied bei uns in Deutschland. My w Niemczech śpiewamy takie słowa w jednej z pieśni. Im Himmel werde ich ganz verstehen. Ja w niebie dokładnie w pełni zrozumiem to, was ich auf der Erde nur im Glauben gesehen habe. Co ja na tej ziemi tylko mogłem oglądać przez wiarę. Gehen wir weiter. I teraz podążajmy w tym rozważaniu dalej. Die Wasser fließen weiter. Te wody dalej płynęły. Und wir sehen, dass sie alles erfassen, was auf dieser Erde ist. I oglądaliśmy to, że te wody zaczęły obejmować wszystko, co znajdowało się na tej ziemi. Es geht bis zum östlichen Kreis. One spłynęły w kierunku okręgu wschodniego, ósmy wiersz. Es ist der Bezirk, wo heute das Tote Meer ist. A jest to ten rejon, w którym w dzisiejszych czasach znajduje się Morze Martwe. Kein Leben. Tam, w tym rejonie, nie ma żadnego życia. Mein Bruder war jetzt in Israel. Mój brat był teraz w Izraelu. Und ist im Toten Meer schwimmen gewesen. I poszedł popływać w tym Morzu Martwym. Man kann oben auf der Oberfläche liegen. Można położyć się na tej wodzie na samej górze. Weil der Salz so stark ist. Ponieważ stężenie soli jest tak duże. Nicht ein Fisch im Wasser. W tej wodzie nie ma ani jednej ryby. Aber in diesem Meer. Ale w tym morzu. Gibt es einmal, wie wir gelesen haben, viele Fische. Będzie kiedyś w przyszłości, tak jak to czytaliśmy, wiele ryb. Nicht nur viel, was die Menge angeht. Nie tylko dużo, jeżeli chodzi o ilość, sondern auch viele verschiedene. Ale będzie wielka różnorodność ryb. Welch ein Segen. Jakież błogosławieństwo. In der Zukunft des tausendjährigen Reiches. A będzie to w przyszłości, w tysiącletnim królestwie. Aber diese Fische sind auch ein Bild, denke ich, von Auferstehung. Ale myślę, że te ryby też są obrazem na zmartwychwstanie. Es heißt zum Beispiel von Jona, dass im Bauch des Fisches war und nach drei Tagen ist aus dem Bauch wieder herausgekommen. My czytamy o Jonaszu, że on trzy dni był w brzuchu wielkiej ryby i po trzech dniach ryba go wypluła. In Johannes 21, als der Jesus auferstanden war, ist auch die Rede von einem großen Fischfang. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale, który opisuje zdarzenia, jakie odbywały się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, czytamy również też o wielkim połowie ryb. Wir sehen darin, dass durch den Tod des Herrn Jesus, my w tym widzimy, że przez śmierć Pana Jezusa, wir jetzt Auferstehungsleben bekommen haben. My mogliśmy otrzymać to życie zmartwychwstałe. So fließt aus dem See, aus von Golgatha Segen hervor. I tak z tej Golgoty wypłynęło błogosławieństwo. Es ist aber interessant hier zu sehen, jest to rzeczą interesującą to, co możemy tu oglądać, dass es noch in Vers 11 Bereiche gibt, wo dieser Segen nicht hinkommt.
że będą jeszcze takie miejsca opisane w 11 wierszu, do których to błogosławieństwo nie dotrze. Es ist so auch in der Zukunft im tausendjährigen Reich. Będzie tak również i w przyszłości, w tysiącletnim królestwie. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf diese Stellen noch einzugehen. Nie mamy teraz czasu, aby rozważać wszystkie te miejsca to, dotyczące tego. Das Böse bleibt auch im tausendjährigen Reich. Że zło pozostanie jeszcze dalej w tysiącletnim królestwie. Und es ist ein wirklich trauriges Ergebnis. I rzeczywiście jest to naprawdę smutny wynik. Dass nach tausend Jahren Frieden, że po tym tysiącletnim okresie pokoju na ziemi, in kurzer Zeit der Mensch wieder den Herrn Jesus verwirft. W krótkim okresie czasu ludzkość ponownie odrzuci Pana Jezusa. Als der Jesus in Niedrigkeit auf die Erde gekommen ist, haben sie ihn verworfen. Bo wtedy, gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię w uniżeniu, oni go odrzucili. Wenn sie der Jesus tausend Jahre friedensreich herrschen wird, a gdy Pan Jezus będzie przez tysiąc lat panował w tym królestwie pokoju, werden sie ihn wieder verwerfen. To po tym okresie znowu go ludzie odrzucą. Der Mensch ist böse. I widać, że człowiek jest zły. Aber wir möchten noch eine Anwendung machen. Ale chcielibyśmy to również i zastosować na nas. Auf unser persönliches Leben. I na nasze osobiste życie. Der Jesus möchte gerne auch, dass der Segensfluss in alle Bereiche fließt. Pan Jezus tak bardzo chce, aby ten strumień błogosławieństwa opłynął wszystkie nasze zakresy życia. Die Frage ist, ob es in unserem Leben auch Bereiche gibt, wo wir nicht wollen, dass der Jesus einen Einfluss hat. Ale powstaje tylko takie pytanie, czy czasem nie ma w naszym życiu takich zakresów, takich obszarów, w które nie życzylibyśmy sobie, aby Pan Jezus zajrzał. Das ist sehr traurig. Byłoby to wtedy bardzo smutnym stanem naszym. Der Jesus möchte nicht nur einen Teil haben. Bo Pan Jezus nie chciałby mieć tylko w nas tylko część. Der Jesus möchte dein ganzes Herz. Ale Pan Jezus chciałby posiąść całe twoje serce. Wenn wir dann zum 12. Vers gehen, i gdy przejdziemy do 12. wiersza tego 47. rozdziału Księgi Ezechiela, dann sehen wir dort, dass in der Zukunft jeden Monat Früchte wachsen. To czytaliśmy o tym, że w przyszłości na tych drzewach będą co miesiąc nowe owoce. Wir finden das auch im Psalm 103. Czytamy o tym również i w Psalmie 103. Der auch von dieser Zeit spricht. Ten psalm też opisuje ten czas przyszły. Vers 3 am Ende, zweite Teil. Pod koniec trzeciego wiersza. Psalm 103 leczy wszystkie choroby twoje. Es wird Frucht sein, die auch alle Krankheiten heilt. Będzie to owoc, który będzie leczył wszystkie choroby. Der Jesus hat auf dieser Erde auch ein wenig das schon gezeigt. Pan Jezus, będąc na tej ziemi, troszeczkę z tego już też pokazał. Es ist interessant, dass viele, ich habe am Anfang gesagt, dass der Prophet Ezekiel keine Zitate im Neuen Testament hat. Ja na początku powiedziałem, że to jest rzeczą interesującą, że w Nowym Testamencie nigdzie nie zawarte są cytaty z księgi proroka Ezechiela. Aber viele glauben, dass der Jesus diesen Abschnitt in Johannes 7 zitiert. Ale wielu domyśla się, że Pan Jezus ten właśnie urywek zacytował w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Vers 37 bis 39. Od 37 do 39 wiersza. Ewangelia Jana 7, 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał:
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Der Jesus hat uns durch sein Werk gesegnet. Pan Jezus nas pobłogosławił przez swoje dzieło. Und wir wollen uns zum Schluss noch einmal fragen, ob wir jetzt ein Segen für andere sind. A my na koniec chcielibyśmy siebie samych zapytać, czy my jesteśmy również błogosławieństwem dla innych. Der Jesus möchte gerne, wir haben uns gestern Abend auch schon daran erinnert, dass wir die Frucht des Geistes hervorbringen. My wczoraj już mogliśmy sobie o tym wieczorem przypominać, że Pan Jezus tak bardzo by chciał, abyśmy my przynosili owoce Ducha. Galata 5, vers 22. O czym czytamy w liście do Galacjan, 5 rozdział, 22 wiersz. Und das ist hier eine bildhafte Beschreibung davon. A tutaj właśnie oglądaliśmy dzisiaj obrazowe przeniesienie do tej prawdy. Wenn wir uns so verhalten, wie Gott es möchte, jeżeli będziemy się tak zachowywali, jak życzy sobie Bóg, dann wird das auch gesundmachende Folgen in unseren Beziehungen haben. To będzie miało również też uzdrawiające następstwa we wszystkich naszych powiązaniach. Der Jesus möchte schenken, dass wir über sein Wort neu staunen. Oby Pan Jezus nam to podarował, abyśmy ciągle na nowo mogli podziwiać Jego Słowo, będąc zadziwieni Jego treścią. Aus einem Propheten, den wir vielleicht nicht oft lesen. I to właśnie czerpiąc z księgi proroka, którego może niezbyt często czytamy. Aber dass es auch praktische Auswirkungen für unser Leben hat. Aby również i to Słowo było prowadzące do praktycznych skutków w naszym życiu.